Cześć! W dzisiejszym odcinku postanowiłem przybliżyć Wam temat prowadzeń z łańcucha rozrządu, zwanych przez wielu ślizgami. Parę lat temu jeden z naszych stałych klientów poprosił nas o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu. Chodziło o pękające ślizgi rozrządu w silnikach 1.8 turbo. Chodziło dokładnie o ślizgi, które są zamontowane na napinaczach rozrządu. Napinacze te w tych silnikach spełniają podwójną funkcję. Przede wszystkim napinają łańcuch rozrządu. Ale drugą jej funkcją jest sterowanie fazami rozrządu, czyli położeniem wałków rozrządu. Producent nie przewiduje możliwości zakupienia samych ślizgów osobno. Oferuje jedynie cały komponent w cenie ponad 2000 zł, podobnie jak w systemie VANOS w silnikach BMW. Do tej pory jedyną alternatywą był zakup tanich chińskich zamienników, których pełno na Allegro czy w internecie. Jednak ich jakość zdecydowanie odbiega od wymagań oryginalnej części. Niejeden użytkownik potwierdzi, że wytrzymałość takiego produktu nie przekracza nawet roku. Okazuje się, że przyczyną problemu jest materiał. Nylon PA46, z którego wykonane są zarówno oryginalne części, jak i chińskie zamienniki, jest mało odporny na wysokie temperatury. Z czasem twardnieje, ściera się, a nawet pęka, powodując kolizję rozrządu. Dlatego w firmie Mehenker postanowiliśmy skupić się na poszukiwaniach materiału, który będzie miał wyższe własności mechaniczne, szczególnie w zakresie wysokich temperatur. Materiał, który znaleźliśmy, okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ posiada własności samosmarujące, czyli w warunkach, kiedy nie ma oleju, również bezproblemowo współpracuje z łańcuchem rozrządu, unikając przedwczesnego zużycia. Popatrzcie sami, jak wygląda nasz ślizg łańcucha rozrządu w porównaniu z oryginalnym ślizgiem po tym samym przebiegu. Zwróćcie uwagę, jak głębokie rowki zostały wydarte na oryginalnym ślizgu przez współpracujący łańcuch rozrządu. Dla porównania, w naszym ślizgu widać jedynie lekkie otarcia. Podkreślam, że przebieg aut, w których były zamontowane, był dokładnie taki sam. Oczywiście, że chińskie zamienniki mają znacznie niższą cenę. Jednak ich jakość pozostawia bardzo wiele do życzenia. Dlatego jeżeli nie chcesz ryzykować, wybierz produkt najwyższej jakości. A takie produkty jak zwykle znajdziesz na naszej stronie www.mehenker.com. Po więcej treści związanych z systemami zmiennej fazy rozrządu zapraszam do śledzenia naszego kanału.